i czas. Stworzyli nam w ciągu lat cały plan ważnych spraw. Zbadali nieba krąg, błękitne fale morza i ląd. Odważnie szli, jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz, jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie co dnia. Na jawie śnić i wierzyć w to, że uda się grać. Byli sobie wynalazcy. Własny ślad i ruszyć niby ptak do słońca, tak bez końca. Odkrywcą bądź, maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwie dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij cel, osiągnij cel. Albert Einstein. 16 lipca 1945 roku, Almagordo, Nowy Meksyk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ognia! Brawo, chłopcy! Bomba atomowa. Blask jak od tysiąca słońc. Dokąd zmierza świat? Hiroshima, 6 sierpnia 1945 roku. Dochodzi 10. Zrzucamy dokładnie za 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poszło! Tak straszne. Człowiek uwolnił zatrważającą potęgę, z której istnienia kilka lat wcześniej nawet nie zdawał sobie sprawy. No właśnie, ta bomba zakończyła straszliwą wojnę, lecz również zmieniła nasze życie. Ale kto ją wymyślił? To nie jest takie proste. Pracowało nad nią wielu uczonych. Ale ktoś to zrobił. Powiedz nam choć jedno nazwisko. Tą osobą, której dorobek jest, jak sądzę, najważniejszy, był... Kto? Mistrzu, powiedz! Kto? Albert! Albert Einstein, wciąż jesteś z nami? Tak, sądzę, że tak. Sądzisz, że tak? Tak jest. Więc nie masz pewności? No, wie pan, czy jest coś, czego można być pewnym? Milcz! Napiszesz 100 razy, na pewno jestem w klasie. Rozumiesz? O tak, raczej tak. Raczej tak czy na pewno? Ależ tak, na pewno. Raczej. 200 razy, napiszesz 200 razy, rozumiesz? Niezupełnie, co miałbym napisać? To, co przed chwilą ci kazałem, rozumiesz? O nie, ani słowa więcej. Jesteś w Niemczech, w Monachium, Albercie. A tu wymagamy dyscypliny. Krocz prosto przed siebie. Ani słowa, słyszysz? Krocz prosto! Hej, co ty? Przecież kazał ci chodzić prosto. On cię załatwi. Dobrze znasz Belprów. Tylko rozkazują prosto, równo. Kto ich słucha, nigdy niczego nie odkryje. A? Cząsteczka wody to 2 atomy wodoru i 1 tlenu. To jasne? No tak! Pewnie. A pan Albert Einstein nic nie powie? Wszystko pan zrozumiał? Tak jest. Sądzę, że tak. Sądzisz? Nie jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że nie mam pewności. Einstein, za drzwi! Dość tego dobrego! Wylatujesz ze szkoły! Synu, tego już za wiele. Dać się wyrzucić ze szkoły? I tak niczego tutaj nie uczą poza dyscypliną. Baczność, spocznij, powstań, usiądź.
W Niemczech dyscyplina jest strasznie ważna. Właściwie mógłbyś ukończyć szkołę w Szwajcarii. Mamy rodzinę w Zurichu. Wiesz, tato, ta Szwajcaria to dobry pomysł. Góry czekolady, mnia. A zatem załatwione. Mam nową zagadkę matematyczną, taką jak lubisz. Posłuchaj. Zwierzę, którego szukamy, nie jest znane. Dlatego nazwiemy je X. Złapiemy je, zobaczysz. Hej, Albert, idziemy na wycieczkę? Chłopie, widziałeś ją? Oczom nie wierzę. To baba. Dziewczyna. W szkole dla chłopców. Tak. Może zabłądziła. Albo uważa, że tu uczą szycia. Albo pielęgniarstwa. Hej, dlaczego dziewczyna nie miałaby studiować fizyki czy matematyki? Dajcie jej spokój. Czego się wtrącasz? A może chcesz oberwać, co? Masz szczęście, że nie chcą mnie puścić. Przecież nikt ci nie trzyma. Możesz myśleć sobie, co chcesz, ale dla niej nie ma tu miejsca. Jestem Albert Einstein. Milewa Maric. Wiesz, studiuję fizykę teoretyczną. Ja też i matematykę. Ja też i astronomię. Ja też. Bardzo ją lubię. Super, będziemy się widywać. Tyle niezwykłych rzeczy odkryto przed nami w fizyce. Choćby ruch cząsteczek. I elektrony. Siły bezwładności. I grawitacji. Milewa. Albert, popatrz. Wiesz co, Milewo? Tak, Albercie? Do Księżyca mamy około 400 tysięcy kilometrów. A światło stamtąd dociera do nas już po sekundzie. Widzimy je z sekundowym opóźnieniem. Tak, a zatem? A zatem promień światła opuszcza Słońce, odbija się od Księżyca i dociera na Ziemię. Przypuśćmy, że ja też lecę z prędkością światła. Myślisz, że to możliwe? Tego nie wiem, ale załóżmy, że tak. Widzisz to coś? Widzę. Jakby człowiek. Wykluczone. Jasne, tak szybko jak ty i ja nie lata nikt. Słuszna uwaga! Chyba, że tylko nam się śni. Lecąc z prędkością światła, nie mogę już go widzieć, gdyż względem mnie światło się nie porusza. Ale późno. Czas wracać. Pewna, że to pan, Albercie. Jak zwykle zapomniał pan kluczy, prawda? A, bardzo przepraszam. Zamyśliłem się odrobinę. Z panem to się nigdy do ładu nie dojdzie. Wciąż z głową w chmurach. No trudno. Zaraz panu otworzę. Strasznie trudno zrozumieć te twoje pomysły. A nie mógłbyś tak zająć się czymś łatwiejszym? To wcale nie jest trudne. Ja tylko twierdzę, że nie da się zdefiniować ruchu absolutnego. No pomyśl, Ziemia krąży wokół Słońca, zgoda? No zgoda. Lecz Słońce porusza się wewnątrz galaktyki. Podobno tak. Jak zatem porusza się Ziemia? Niektórzy twierdzą, że wszechświat wypełnia bardzo lekka substancja zwana eterem i że planety poruszają się w niej. Myślę, że tak nie jest. Dowiedzie tego nasz eksperyment. To zawieszę na szczycie. Będziemy mierzyć ruchy powietrza. To nie eter, ale... Uważaj, proszę. Trzymać mocno! Co się dzieje?
ktoś pomoże! Mein Gott, co za okropna tragedia. Och, Albert, czy on żyje? Za wiele to pan nie udowodnił. Ale i tak jestem pewny, że eter nie istnieje. Niezły sprzęt. To ciekawe. Światło działa pewną siłą. Tak. Jest złożone z cząsteczek. Ja mówię o nich fotony. Wreszcie wiem, kim jestem. Jestem foton. Foton? Czemu nie? Uwaga, wchodzimy. Energia fotonu wytwarza prąd elektryczny. I daje się obliczyć. I tłumaczy fotoelektryczność. Fotoelektryczność? O czym oni właściwie mówią? Nieważne, to czysta teoria. Czysta teoria? Spójrz na te drzwi. Bez fotonów nie ma telewizji, ani zdjęć, a nawet światła. Więc bombę atomową stworzył Einstein? Nie do końca. Ale odkrył prawo fizyki dotyczące przekształcenia masy w energię, a bez tego prawa... Einstein odkrył wszystko! Nie, nie wszystko. Zresztą przez cały czas była z nim Mileva. Obiekt można zamienić w energię. Ekwiwalent jego masy to ogromna porcja energii. Niezwykłe. Nawet to coś może uwolnić olbrzymią energię? Równoważnik setek ton dynamitu. Mam już wzór. E równa się mc kwadrat. Myślisz, że nauczymy się wykorzystywać tę energię? To kwestia czasu i trochę się tego boję. Albercie, znalazłem ci pracę. To świetnie, naprawdę się przyda. Będę nauczycielem? Nie, urzędnikiem patentowym w Bernie. Co mam tam robić? No wiesz, będziesz oglądał różne wynalazki i orzekał, czy znajdą kiedykolwiek zastosowanie. W każdym razie zarobisz na życie. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Mileva, jedziemy do Berna. Cóż, panie Einstein, jedno można powiedzieć, że pan pracuje szybko. Albercie, która godzina? Już, zaraz. Jest 10:00, spóźnimy się. Muszę się przebrać. Obrączka, nie mam jej. Nie, Albercie, zapomniałeś klucze? Klucze nie mam. A, to pan Einstein. Znów nie ma pan kluczy. Przepraszam, tak mi wstyd. Proszę chwilę zaczekać, już idę. Wiesz co? Nasza teoria nabiera kształtu. Chodź, pomożesz mi w obliczeniach. Proszę bardzo, ale obiad gotujesz ty. Widziałeś? Hans Albert uczy się chodzić. Wspaniale. Nasza teoria względności jest niemal gotowa. Myślisz, że prędkość światła jest... Jedno już wiemy. Czas jest względny. Względny, względny?
Czas nie zależy od niczego. Zależy. Od punktu widzenia obserwatora. Nie obchodzi mnie żaden obserwator. Ja liczę sekundy, minuty, lata i stulecia. Czas nie jest elastyczny. Ależ tak, dobre słowo, elastyczny. Wyobraźmy sobie, że mogę rozdzielić się tak, by powstały dwie osoby. Wyobraźmy sobie również, że dysponujemy rakietą, która osiąga prędkość światła. Moja połówka wchodzi właśnie na pokład rakiety. Trzysta tysięcy kilometrów na sekundę. To już prędkość światła. Na Ziemi upłynęło 40 lat. W rakiecie przy 300 tysiącach kilometrów na sekundę czas jakby się zatrzymał. A skoro niemal przestał płynąć, więc przybyło mi tylko kilka lat. Gdybym został tutaj, też miałbym o 40 lat więcej. Nie było cię 40 lat i wracasz młodszy ode mnie. Tak jest. Oczywiście to jedynie teoria. Rakiety nie latają z prędkością światła. Spokojnie, zaczną. To za stuknięty gość. Chyba nie tak bardzo. W roku 1905 wydał serię rozpraw, które wstrząsnęły światem. Nie wszyscy podzielali jego zdanie. Ta cała teoria względności to czysty absurd. Nie mam zamiaru się nią zajmować. Jakiś urzędnik patentowy z Berna nie będzie pouczać nas. Niemieckich naukowców! Kongres solwajowski, spotkanie najwybitniejszych umysłów z całego świata. Max Planck, Langevin, Rutherford, Perrin, Maria Curie-Skłodowska, Poincaré, a najmłodszy to Einstein. Wkrótce Einstein zostaje dyrektorem Instytutu Cesarza Wilhelma w Berlinie. Mileva odmawia wyjazdu. Ich małżeństwo rozpada się ostatecznie. Wkrótce po rozwodzie Albert żeni się z kuzynką Elzą. Tuż po odebraniu Nagrody Nobla, najwyższego wyróżnienia, jakie istnieje w świecie nauki... Względność kłóci się z prawdziwie niemieckim duchem. To żydowski spisek. Prawda, profesorze Weiland? Oczywiście i wytłumaczę dlaczego. Ta teoria jest... Przepraszam. Cóż, względność to tylko niemądry kawał. Einstein twierdzi, że światło, czas, cóż, ta teoria jest wywrotowa. Przepraszam, znowu nie mam pióra. Zechce pan pożyczyć? Oczywiście, proszę. Względność obraża nasz zdrowy niemiecki rozsądek. Czas jest niezmienny, przestrzeń nieskończona. Względność ma się nijak do bycia Niemcem bądź Żydem. To uniwersalne prawo. Uwzględnia czas kosmiczny, który... Oto czym jest względność. O! W ręku Einsteina to pióro może opisać cały wszechświat. Moje pióro! Tu nie jest bezpiecznie. Proszę uważać. Einstein miał rację. Spójrz tylko. Tak. Dokładnie to przewidział. Masa Słońca zniekształca pole grawitacyjne. Promienie światła zagięte są w stronę Słońca. Tak więc teoria względności jest poprawna. List sygnowało 100 najwybitniejszych uczonych z Niemiec. Wszyscy potępiają teorię względności. Ilość nie zawsze zmienia się w jakość. Chodź.
Żyd. O! Do władzy dochodzi Hitler. Żydzi to dla niego śmiertelni wrogowie, a Einstein otwiera ich listę. Einstein traci posadę i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Pani Einstein, profesorze, witamy serdecznie na Uniwersytecie Princeton. Życzymy owocnej pracy. Oto jest wasz nowy dom. Musi być mądra książka. I pewnie umiesz liczyć. Tak? A pomożesz mi? Bo zadali strasznie trudne działanie. 2 plus 3, niech no pomyślę. A 3, 4, 5. Na pewno? Jeśli tylko jest coś, czego można być pewnym. Pokażę panu od matmy. Chce pan wiedzieć, gdzie mieszka Einstein, ten profesor? Pan wybaczy, nie wolno mi udzielać takich informacji. Co? Więc twierdzi pan, że profesor Einstein to pan? Tak, jestem Albert Einstein i zapomniałem, gdzie mieszkam. Proszę podać mi mój adres. O! Miałeś rację. Dostałam 6 z matematyki. Ale jesteś mądry. Czasem sam nie wiem. Ja też mam problem i nie wiem, co z nim zrobić. Tak? Jaki problem? Marzy mi się uniwersalne prawo, które połączy elektromagnetyzm i grawitację. Prawo pola zunifikowanego. To trochę skomplikowane. Ale poradzisz sobie. Krawat, ty naprawdę chcesz mnie udusić? Albercie, do prezydenta nie puszczą cię bez krawata. Jak zwykle, masz rację. Prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Franklin Delano Roosevelt z małżonką. Panie profesorze, miło pana poznać. To dla nas wielki zaszczyt. W roku 1938 Niemcy zajmują Austrię i Czechosłowację. W 1939 najeżdżają Polskę. Anglia i Francja wypowiadają wojnę. Rok później zajmują Danię, Norwegię, Holandię i część Francji. Włosi wspierają Niemców, Francja układa się z Niemcami i Anglia zostaje sama. Jako pacyfista brzydzę się wojną. A jednak czasem użycie siły może być zasadne, kiedy wróg szykuje się do unicestwienia świata. W grudniu 1941 roku Japończycy, sojusznicy Niemców, przypuścili atak na bazę amerykańskich sił morskich Pearl Harbor. Rzecz jasna, Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny. Wywołaliśmy reakcję łańcuchową. Reszta to kwestia czasu. Proszę. Neutron uderza w jądro uranu, uwalniając 2-3 neutrony. Te uderzają w kolejne jądra, uwalniając kolejne neutrony. Uwolniona energia odpowiada einsteinowskiemu E równa się mc². Więc to może być wzór na bombę atomową. Tak, energia eksplozji to masa materiału wybuchowego pomnożona przez prędkość światła do kwadratu. Rozszczepienie jądra to również istota kuracji, które ratują życie.
to elektrownie atomowe dostarczające energii, a w przyszłości podróże w przestrzeni aż do odległych galaktyk. Gdyby nie jego geniusz, zrozumienie naszego otoczenia być może nigdy nie byłoby nam dane. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka z o.o. Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska, dialogi Witold Surowiak, dźwięk Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska, montaż Paweł Siwiec, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, tekst piosenki Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Joanna Budniok-Felix, Janusz Wituk, Wojciech Paszkowski, Cezary Kwieciński, Joanna Pach, Piotr Bąk, Andrzej Gawroński, Karol Wróblewski, Andrzej Chudy, Krzysztof Zakrzewski, Anna Apostolakis, Brygida Turowska, Robert Tondera, Krzysztof Szczerbiński. Śpiewała Katarzyna Łaska.